Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie wszystkich widzów Onet Rano, witam z Katowic. Cały świat patrzy. Takie hasło dopiero co minęliśmy na centrum kongresowym, ale to jest prawda. Przez ostatnie dwa tygodnie cały świat patrzył na Katowice i na Spodek, który tutaj jest przed nami, ponieważ odbywały się tutaj mistrzostwa świata w e-sporcie. Na pewno Państwo widzieliście gdzieś w migawkach telewizyjnych, jeśli nie w internecie, jeśli nie na streamach, tych kolejek, które tutaj mimo mrozu się ciągnęły przy koksownikach, czy tych obrazków z wypełnionego do ostatniego miejsca Spodka, a ze mną jest sprawca tego całego zamieszania, w dużej mierze odpowiedzialny za to, co się co roku dzieje w Spodku, Krzysztof Jonak, szef Intela w Polsce, Intel Extreme Masters. Dzień dobry Państwu. I proszę powiedzieć, co roku impreza pobija, jeśli chodzi o frekwencję, jeśli chodzi o zainteresowanie, to, co się wydarzało rok wcześniej. Rok temu, pamiętam, 173 tysiące widzów się tu przewinęło. 46 milionów oglądało na tak zwanych streamach w internecie. Czy generalnie jesteś zadowolony z tego, co się tutaj działo? Cyfry liczymy, natomiast ważne jest, że po raz piąty z rzędu Katowice stają się tak naprawdę światową stolicą e-sportu. O Katowicach mówią wszyscy. Katowice wszyscy odmieniają przez przypadki w różnych częściach świata i wierzymy, że z jednej strony będzie bardzo dużo uczestników, natomiast cieszymy się, że co roku przyciągamy zupełnie nowe osoby, które mają do czynienia po raz pierwszy z e-sportem i jest to wspaniałe doświadczenie dla tych wszystkich uczestników, którzy mogą to oglądać, ale również jest to wspaniałe doświadczenie dla graczy, bo oni tak naprawdę na koniec dnia grają dla tej widowni, nie tylko dla siebie i wszystkie imprezy e-sportowe odnoszą się jakoś do Katowic i traktują Katowice i Intel Extreme Masters jako punkt odniesienia, jako benchmark, na którym można się wzorować. No właśnie, opowiedz widzom Onetu, bo może nie wszyscy zdają sobie sprawę, czym jest e-sport, że to nie jest tak, że tutaj, nie wiem, jakichś paru graczy sobie siada, gra w gry, jak to się mówi, nie, no to są najlepsi na świecie w swoich dziedzinach, w swoich dyscyplinach, w dodatku to są osoby zarabiające krocie, bo też, o czym nie powiedzieliśmy, z roku na rok rośnie zainteresowanie, ale też nagrody dla zwycięzców. To są zdecydowanie zawodowcy, to są najlepsi gracze na świecie, najlepsze teamy na świecie. Pula nagród w obecnych rozgrywkach, czyli w rozgrywkach ESL Go, ESL One, które odbyły się w ubiegłym tygodniu oraz w Intel Extreme Masters, to jest około 7 milionów złotych. To są już ogromne pieniądze i ta pula nagród co roku staje się coraz większa. Opowiedz, w jakie gry tutaj się odbywają Mistrzostwa Świata? Nie wiem, czy Państwo wszyscy je znacie. Czy na przykład zdajecie sobie sprawę, że najpopularniejszą grą świata jest Counter-Strike. W tym tygodniu, w czasie finałów Intel Extreme Masters, odbywają się rozgrywki właśnie w Counter-Strike'a i w StarCraft 2. Natomiast w ubiegłym tygodniu, w czasie rozgrywek ESL One, odbywały się rozgrywki w Dotę oraz w PUBG, czyli zupełnie nową grę, która uzyskuje ogromną popularność. Jak to jest, że do tego programu Mistrzostw Świata pewne gry mają swoje miejsce, właśnie tak jak na przykład Counter-Strike, a niektóre, pamiętam, bo ja mówiąc szczerze, nie byłem na pierwszym Intel Extreme Masters, ale byłem już na drugim. Pamiętam, była League of Legends, bardzo popularna, zwłaszcza w Azji, zwłaszcza w Korei, no, gra, w którą pewnie miliony grają na świecie. Wypadła. Dlaczego? Następuje ciągła ewolucja gier, rozwijają się nowe gry, pojawiają się nowe takie społeczności osób, które z jednej strony grają, z drugiej strony społeczności osób, które oglądają rozgrywki. My staramy się wspólnie z firmą ESL dobierać tak gry, w które są grane, aby było to atrakcyjne zarówno dla osób odwiedzających, jak i dla samych graczy. Tak, żeby był również przekrój różnego rodzaju gier, które są w tym momencie
popularne na świecie. No i to pytanie też o nieobecną jak dotąd nigdy w Katowicach, a jestem pewien, że taki przeciętny Polak, jak myśli gra komputerowa, to mówi FIFA. Czy to jest tak, że bo jak słyszę w środowisku, że nie do końca FIFA traktowana jest, czyli piłka nożna, tak, jak e-sport, a przecież pomyślałem sobie, że przy tej rosnącej popularności e-sportu, no to tutaj jest tylu naturalnych ambasadorów w postaci każdego piłkarza, bo FIFA odwzorowuje przecież nie tylko styl gry każdego zawodnika, styl radości po zdobyciu gola. Wiadomo, że tam Robert Lewandowski pokazuje ten słynny X, a Gareth Bale serduszko i tak dalej, i tak dalej. Czyli takie niesamowite odwzorowanie rzeczywistości, a jednak jest tak trochę ta FIFA stawiana osobno. Proszę mi uwierzyć, naprawdę w tych wszystkich grach, które są dostępne w ten weekend i poprzedni, też widać oznaki radości zarówno graczy, jak i osób oglądających to. Natomiast ja wspomniałem o tych grach, które rozgrywki odbywają się, natomiast równocześnie z Intel Extreme Masters odbywają się również targi IEM Expo, na których prezentowane są najnowsze technologie, rozwiązania wirtualnej rzeczywistości, ale również jest możliwość zagrania w całe spektrum różnego rodzaju gier komputerowych i tam można spotkać właściwie wszystkie gry. Proszę powiedzieć, jak bardzo się zmienił Intel Extreme Masters przez te 5 lat, od kiedy się to odbywa, bo przecież nastąpił w tym krótkim czasie gigantyczny postęp technologiczny. No a tutaj, w przeciwieństwie do sportu, o czym jeszcze za chwilę wrócę, no to jest szalenie, ma szalenie wielki wpływ na rozwój tych dyscyplin. Finały Intel Extreme Masters zmieniały się bardzo, bardzo dynamicznie w ostatnich pięciu latach. Ja pamiętam pierwsze rozgrywki, to był tylko spodek, gdzie arena została podzielona na małą scenę dla graczy oraz mały obszar dla Expo, gdzie były prezentowane różnego rodzaju rozwiązania. Po 2 latach dodaliśmy same targi Expo w zupełnie nowy budynku, który pojawił się obok spotka, co spowodowało, że impreza stała się jeszcze większa. Następnie w ubiegłym roku po raz pierwszy przetestowaliśmy możliwość przeprowadzenia rozgrywek przez 2 weekendy, a chodziło o to, żeby tak naprawdę dać możliwość większej liczbie osób odwiedzenia Intel Extreme Master i poczucia atmosfery, która towarzyszy tym rozgrywkom. W tym roku mamy 2 weekendy znowu, natomiast mamy 2 weekendy, gdzie w obu weekendach mamy zarówno rozgrywki w spotku, jak i Expo i ta impreza staje się coraz większa. Też jasno to zmiany podkreślę, gdyby liczba osób. W 2014 roku mieliśmy 50 tysięcy osób, które nas odwiedziły. W ubiegłym roku, jak już powiedziałeś, było to ponad 173 tysiące osób i ogromna liczba osób, które ogląda rozgrywki w internecie. To też jest fascynujące. Gdybym miał podsumować to, co mówisz internetowym memem, to bym wrzucił tego mema "That escalated quickly". Skoro, jak sam mówisz, nabiera to z każdym rokiem rozpędu, to gdzie jest limit? Czy za rok 3 weekendy, czy nie wiem, no bo nie wyobrażam sobie, żeby e-sport miał opuścić Katowice, ale może rozlać się na jakieś inne miasta. W ogóle podejrzewam, że tu musi być jakiś niezły lobbying ze strony innych miast posiadających, nie wiem, takie obiekty jak Stadion Narodowy, czy Atlas Arena, czy coś, żeby was skusić, żeby was przyciągnąć. Znaczy niewątpliwie mamy znakomitą współpracę z miastem Katowice i to odbyła się od początku, bo myślę, że było to pewnego rodzaju takie wyzwanie, takie przetestowanie zarówno dla miasta, jak i dla nas, czy z jednej strony uda się zapełnić takie miejsce jak Spodek, a z drugiej strony myślę, że dla miasta Katowice, czy wpuszczać do Spodka zupełnie jak gdyby nieznaną imprezę dla graczy, jak to zostanie odebrane. Natomiast ta współpraca jest znakomita od początku i mam nadzieję, że będzie się też wspaniale rozwijać dalej. Do tego stopnia, że ja tu już nie byłem w stanie, musiałem przyjechać na naszą rozmowę pociągiem 5:35 z Warszawy, bo po prostu nie za późno zacząłem się starać o miejsce w hotelu. Po prostu nie ma miejsca w
hotelach. Z tego, co się orientowałem, to najbliższe hotele, które mają jeszcze miejsca w rozsądnych cenach, to są około 40-50 km od Katowic. No to teraz pytanie, które mi jest bardzo często zadawane, bo jako, że jestem dziennikarzem sportowym, po pierwsze, panie redaktorze, przecież to nie jest sport. Czy e-sport jest sportem? Ja mówię, że absolutnie e-sport, stąd to na samym początku, to jest coś zupełnie innego, to może nie musi rywalizować ze sportem, ale trochę jest tak, że pod względem popularności rywalizuje. Jak patrząc w przyszłość, widzisz, piłkę nożną pewnie będzie ciężko przebić, ale widziałem jakieś takie estymacje, że jeszcze rok, dwa i będzie jakby e-sport trzecią dyscypliną sportu po krykiecie i po piłce nożnej. Generalnie moim zdaniem e-sport i sport tradycyjny ma bardzo dużo rzeczy wspólnych. Zacznijmy od samych sportowców, samych uczestników rozgrywek. Są to osoby, które są niewątpliwie uzdolnione i muszą być uzdolnione, żeby wygrywać. Które cechują się znakomitym refleksem, mają podejście strategiczne do rozgrywania, pracują zespołowo. Jednocześnie to są osoby, które poświęcają, tak jak tradycyjni sportowcy, ogromną masę czasu, aby zwiększać swoje umiejętności, aby stać się coraz lepsi. Oni współpracują z fizjoterapeutami, oni współpracują z psychologami, mają swoich trenerów, czyli przygotowanie jest bardzo podobnie. Również jeżeli spojrzymy na same rozgrywki, mamy do czynienia z zawodnikami, mamy do czynienia z bardzo pasjonującymi i zażartymi rozgrywkami pomiędzy zespołami, mamy do czynienia z reakcją publiczności, która jest bardzo emocjonalna, a również mamy do czynienia z komentarzami tych rozgrywek, więc właściwie to wszystko jest bardzo podobne, więc coraz bardziej te obszary się zbliżają do siebie, tak jak powiedziałeś. No właśnie, nawet czytałem, że chyba komentarz na żywo z tego, co się odbywa na Intel Extreme Masters do 19 krajów, w 19 językach, może do krajów nawet jeszcze większej ilości, w każdym razie w 19 językach, a co jeszcze łączy, transfery, tak? To jest niebywałe, że tutaj też są za ciężkie pieniądze transfery z teamu do teamu. To znaczy niewątpliwie to jest kolejna rzecz, która jest podobna. Tworzy się coraz więcej profesjonalnych teamów, odbywają się transfery zawodników pomiędzy teamami. Myślę, że też tradycyjne zespoły zaczynają coraz bardziej dostrzegać potencjał e-sportu, bo na przykład jest wiele drużyn piłkarskich, które inwestują w drużyny e-sportowe, jako przykład PSG, drużyny niemieckie, Ajax Amsterdam, ale również Polska. Taką sekcję e-sportową ma Legia, czy choćby Gliwice, tutaj bardzo blisko. No właśnie, i tutaj znów doszliśmy do tego styku sportu ze sportem. Ja widzę, że sport trochę się czuje pod presją i patrzy, jak tu grać do jednej bramki, na przykład wykorzystać marketingowo e-sport, stąd te drużyny. A czy dojdzie do tego, że będą po prostu jedne zawody, tak? To znaczy, wybiegając już w przyszłość, czy wierzysz, że kiedyś dyscypliny e-sportowe, a jeśli to jakie, trafią do programu Igrzysk Olimpijskich, o czym się mówi? No my jesteśmy, jako firma Intel, jesteśmy partnerem Komitetu Olimpijskiego, więc przed ostatnią olimpiadą w Korei, na tydzień przed, odbył się też przystanek Intel Extreme Masters w Korei. Odbyło się to we współpracy z Komitetem Olimpijskim, gdzie wspólnie chcieliśmy troszkę pokazać, jakie są emocje, jakie są doznania związane z e-sportem dla ludzi właśnie bardziej współpracujących z Komitetem Olimpijskim. Oczywiście to jest decyzja samego Komitetu Olimpijskiego, ale myślę, że to jest na pewno temat, który jest dość mocno dyskutowany. Paryż 2024 czy Los Angeles 2028? Zobaczymy.
bo widziałem już wypowiedzi szefa komitetu organizacyjnego Igrzysk w Paryżu, który powiedział, że absolutnie nie możemy się zamykać na e-sport, ta popularność jest po prostu rosnąca. A tak pomyślałem sobie, coś, co daje gigantyczną przewagę e-sportowi nad sportem, no to ta nowa technologia, która wchodzi, bo oczywiście w sporcie ona też jest obecna, bo no nie wiem, czy tam buty są lepsze, z coraz lepszych materiałów i tak dalej. Czy technologia jak słynny VAR, czyli powtórki wideo w piłce nożnej, ale no, dyscyplina się od tego nie zmieni. Tutaj po pierwsze powstaną jakieś nowe gry, nowe dyscypliny, które Bóg wie jak się zrobią popularne. Poza tym doznawanie tych gier, odbieranie dzięki postępowi technologicznemu jest no, z roku na rok coraz bardziej intensywne, coraz bardziej niesamowite. I to myślę, że to jest taki znowu moment, gdzie jest możliwość styku, gdzie technologie, które rozwijają, są rozwijane z punktu widzenia graczy, z punktu widzenia e-sportu, mogą być również wykorzystywane w innych miejscach. Doskonałym przykładem jest technologia wirtualnej rzeczywistości, gdzie jednym z obszarów rozwoju e-sportu, gier komputerowych, jest wykorzystanie technologii wirtualnej rzeczywistości do zupełnie nowych gier, zupełnie nowych doznań dla uczestników tych gier. A jednocześnie są te technologie, które są wykorzystywane w sporcie. My na przykład w czasie ostatniej olimpiady mieliśmy transmisję w technologii VR 30 rozgrywek, 30 dyscyplin na cały świat. Było to dostępne głównie w Stanach Zjednoczonych. Natomiast była możliwość dla uczestników będących w domu, wykorzystania technologii VR i wykorzystując okulary wirtualnej rzeczywistości, oglądania rozgrywek w taki sposób, jak bylibyśmy na miejscu, okręcalibyśmy się w dowolną stronę, można było wybrać dowolne miejsca, z którego oglądamy rozgrywki, między innymi były to skoki narciarskie. Aha, ja sam tego próbowałem, przyznaję, że nawet sam nagrywałem w 360 stopniach, nagrałem na przykład mistrzowską fetę Legii, gdzie tam tłum kibiców wyległ na murawę, piłkarze musieli się przeciskać przez tłum, więc przybijali piątki i ktoś jakby chciał znaleźć się w tym tłumie, no to dzięki, tylko tak się zastanawiam. To jest możliwość. Jak dyscypliny sportowe mogą wykorzystywać VR? Czy tylko w transmisjach do oglądania, no, a przeżywanie gier to jest zupełnie co innego. Boję się, że tutaj ta rywalizacja, że VR znajdzie o wiele większe zastosowanie w grach niż w dyscyplinach tradycyjnego. Myślę, że w dyscyplinach tradycyjnego sportu zastosowanie może znaleźć taka połączona rzeczywistość, gdzie tak naprawdę trenerzy mogą przekazywać na bieżąco informacje do zawodników. Teraz odbywa się to głównie za pośrednictwem głosu i słuchawek. Również można sobie wyobrazić, że w jakiejś perspektywie czasu zawodnicy będą mieli w kaskach wbudowane w okularach wyświetlacz, który będzie na przykład podpowiadał im dodatkowe informacje. To już na sam koniec naszej rozmowy. Powiedz mi, jako wizjoner, gdzie to się wszystko skończy? Gdzie jest limit? Czy za chwilę wszyscy już nie będziemy wychodzić z wirtualnej rzeczywistości? No ja mam nadzieję, że po pierwsze przede wszystkim będziemy mieli wybór. Będziemy mieli wybór, czy chcemy korzystać z rozwiązań wirtualnej rzeczywistości, czy korzystać ze standardowych rozwiązań. To jest pierwsze. Po drugie, generalnie technologia daje nam możliwości. To zawsze jest pytanie, jak chcemy te możliwości wykorzystać, w którą stronę chcemy dalej technologię wspólnie rozwijać, no bo firmy takie jak Intel właśnie dążą do rozwoju technologii, która ma poprawić jakość naszego życia. Bo na koniec dnia to chodzi o poprawę jakości naszego życia, to chodzi o poprawę doznań, jeśli chodzi o granie, ale również jeśli chodzi o inne obszary, typu medycyna. Na przykład wirtualna rzeczywistość wykorzystywana jest w medycynie, gdzie lekarze operujący guzy mózgu dokonują treningu, wykorzystując technologię wirtualnej rzeczywistości, aby lepiej się przygotować do operacji. Także tak naprawdę sky is the limit. Sky is the limit, proszę Państwa. Przyszłość, czy to nam się podoba, czy nie, należy do
e-sportu, no, to, że do nowoczesnych technologii, ale przyszłość entertainment, zabawy. Ja już znam wielu, wielu młodych ludzi, którzy wolą oglądać transmisje FIFA, na przykład Real Madrid, PSG, FIFA, grana przez gamerów, a nie tą prawdziwą transmisję, gdzie biega prawdziwy Cristiano Ronaldo czy Neymar. Tej siły moim zdaniem już się nie da zatrzymać, można tylko patrzeć, a Intel Extreme Masters co roku w Katowicach to jest taka najlepsza okazja do tego, żeby ten postęp obserwować. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był szef Intela w Polsce, Krzysztof Jonak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i do zobaczenia za rok w Katowicach.